Peggy 18. War. War never changes. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ray, a przed wami kolejny odcinek z Fallouta New Vegas. Tak jak w poprzednim odcinku miałem pewien mętlik w głowie, nie wiedziałem co robić, to stwierdziłem, że dzisiaj podchodzimy jednak. Trzeba rozwalić kolesia w garniturku. A strzelał do nas, trzeba się tym na początku zająć. Powiem wam szczerze, czekałem na niego dosyć długo w jego apartamencie. Okazuje się, że facet nawet nie przychodzi się tu wyspać. Po prostu tak jest w grze. Życie. Dlatego my pójdziemy do niego. Bo nie ma, moim zdaniem, nie ma sensu na niego czekać. Ring a ding, baby. Zastanawiam się, jak to załatwić, bo ja mam chyba całe swoje uzbrojenie. Najchętniej to ja chyba nie wiem, minę podłożył, ale podejrzewam, że całe kasyno się tam nie rzuci. Ja nie wiem, czy teraz z nim nie pogadać. Dobra, czy co, zapiszemy sobie grę. Dobra, to ja mam zapisaną grę, to do niego. Najpierw spróbujmy z nim sobie pogadać. What in the goddamn? Myślę, że samo się odpali. Let's keep this in the groove, hey? Smooth moves, smooth. Hello. The guy everyone saw going the Lucky 38, that was you? Oh, shit. No. You want a reason? How about four? They're called bodyguards, and every one of them is packing. Me too, so baby makes five. Add to that, every chairman in this joint is armed, and not with some holdout pea shooter like maybe you smuggled through security. You didn't come here for vengeance. You came to get clued in. What say you and me cash out? Go somewhere as more private-like. Any questions you got, I'll answer. To start, I'll comp you the presidential, best suite in the house. You deserve a taste of the VIP lifestyle. I'll hang out down here for a while to make everything look business as usual, then come to you. Any questions you got, I'll answer. Guaranteed. If that's what it takes to win your trust, that's what it takes. No proszę was, nie wierzę, że on na to idzie. Stary. Nie. A wiecie co, ja się nie spodziewałem, że tak to będzie wyglądać. Ja nie wiem, ja nawet chyba mogę z nim co pogadać. Wiecie co, ja sprawdzę, czy tutaj nikogo na pewno nie ma. Już mógłbym to dojść później, co ja robię. Zamknąłem się. Byłem się zamknąłem. Kurde, ale no nie... Ale się zgłupi po prostu. Now that you and me's got some privacy, I gotta ask. How is it that you're still living? Kurwa, bo jestem nieśmiertelny. To jest dobre. Yeah, hello. Well, serves me right for using a 9mm. Once you were vertical, how'd you track me down? Dobra. To think I deemed that flint box my lucky charm. Oh, the irony. I guess that's enough scratching around at first base. Tell me, which way is the wind gonna blow?
You've got a crazy drop on me here, baby. That's for sure. If killing's what you came for, this would be the time. But baby, you'd be disappointing me. All the trouble you went through to arrange this shindig must be something more you're after. You help me, and before long, the chairman will rule all of Vegas, Dig. With enough robot muscle to back it up. You'll get a sweet, juicy cut of that action. But until that day comes, I'll keep you on retainer and pay bonuses for special missions. How's that sound? Zapomnij, wybaczam się. Nie. Nie mam mowy. Teraz umierać, skurwysynu. Tak, bo na to czekałem. Ja, wierzycie mi, że ja nie wiem, z jakiej broni go najlepiej zabić. Najładniej chyba będzie ze strzelby, jednak sądzę. O, tak. I to było soczyste. Pycha. Co ty masz tutaj? Klucz do apartamentu. Bardzo. Maria. O, ładna wartość. Latynowy sztan, dziękuję. Garnitur do handel, retoryka plus 5. O, ale się zesrało teraz umiejętnościami. Aj! Granatnik, granaty, kapsa na pewno, na pojpce, na szarowe, nie. Nie wiem, co mam wziąć. Miał bardzo wysokie te nauki. Idziemy po robota! Nie wiem, czy pamiętacie, ale zostawiłem... Kurde, gdzie to było? W Prim? Chyba było to Prim. Był robot do naprawy. I go nie naprawiłem. Bo nie miałem wtedy jak. A teraz już mam jak. Broń palna do 60. Znaczy, czy mam jak? Nie wiem, nauki ścisłe mam 70. To wymagało, ale... Nie, jak coś to mam czasopisma. Materiały wybuchowe nie, ale handel, ależ owszem, dlaczego by nie. Dobra. Dobra, tak sobie połazimy troszeczkę. Jejku, no, ale pójdziemy za parę godzin. Robicie to zajebiaszcz. Kurde. Fajne luksusy, wam powiem tak szczerze. Ci przyziemniacze, no to nie dla mnie, same napolone książki. No to już mogli się postarać coś lepszego, no ale już... Co to jest? Winko! On to i tak wszystko sprzedał. Chciałeś powyciągać ile się da, nie, i na handel je. Rzutem na taśmę. Dobra, nie mogę się powstrzymać. O, i bardzo dobrze. I jeszcze coś dostałem. I jakiś tygodnik. O. W walizkach, no, to puste. Poduszeczka. Dobra, oficjalnie sprawdzone, uważam, że nie ma tutaj nic godnego. Jak kiedyś przyciśnie mnie kasa tak, żeby trzeba było zbierać bile o wartości 2, żeby je gdzieś tam posprzedawać. O, jeszcze... Oni się rozchodzą. Hey, there's the high roller.
Bardzo zabawne to było. Komuś się tu rozlała kawa i no, mógłby ktoś to posprzątać. Za chlew. The eyes of the mighty Kaisar are upon you. He admires your accomplishments and bestows upon you the exceptional gift of his mark. Any crimes you may have perpetrated against the Legion are hereby forgiven. Kaisar will not extend this mercy a second time. A mogę cię zabić już teraz? His camp at Fortification Hill. His mark will guarantee your safe conduct through our lands. I am the greatest of Kaisar's frumentarii. It was not a challenge. Nie wiem, kim ty możesz być, wszystkim niczym dla mnie. Tak serio. Co mam w ogóle chcę mieć? Co ty chcesz ode mnie? See Kaisar by way of Cottonwood Cove, south of Nelson. The Corsair Lucullus will be waiting. Dobra, no ale to jest takie. Co, dajcie mi sekundkę, ja zaraz wracam. Dobra, już jestem, przepraszam, że musiałem tak przerwać nagranie, ale zaschło mi tak bardzo w gardle, że musiałem czegoś się napić, czegoś szukałem, czy tutaj nie została mi jakaś herbatka. Niestety nic nie zostało. I rozumieć, musiałem mi sobie zaparzyć herbatkę jakąś tak na wieczór, lubię sobie wypić. Szczególnie z miodem i cytrynką, bo dalej czuję, że moje gardło nie jest najlepsze w najlepszym stanie. A tu jest Nipton, gdzie jest Prim, dziękujemy, dobra, idziemy do Prim. Może to już jest pora w ogóle, żeby sobie sprawić towarzysza. A tam Legion Cezara mówi, że a chodź do nas, będzie fajnie i te sprawy. Lenarka mówi to samo, więc myślę, że tak szybko mnie nie zaatakują. Zresztą z większością mam dobre układy. Na poziomie 30. Część główna układu elektrycznej jest nieuszkodzona. Jest. Dodaję mówię ulepszenie czynnik. Po prostu. Ej, kurde, to on w ogóle jeszcze jest stacją do przeróbki. Ej, dobra, to mi się akurat spodobało. Dobra, ale wyjdź. O, wasz bliska, otwórz ekwipunek, blisko, daleko. Zachowaj odległość. Zachowanie. Porozmawiajmy sobie. Pierdolę. Fajnie, mam swój warsztat do amunicji. Spoko. Patrz, idziesz? A, no tak, ale ty możesz być dosyć na dalekim dystansie. Ale idziesz, nie? Ktoś się świeci na czerwono.
Howdy, partner. Welcome to the Vicky and Vance Casino and Museum. Just mosey on over to the display case and you'll see it plain as day. Quite a piece, that gun. Mint condition, never fired. Ja szukałem tej broni. Wow, a to nie miałem dobrze coś. Well, look at that. I happened across this data file locked away in an isolated subsystem. Czy jakieś miejsce mi dodał na mapie? Ale jakie? Rak w kanionie. Przesuń znacznik tutaj. I o, tu jest coraz więcej jakichś w ogóle czerwonych znaczniczków. Co jest grane? Wejdę, wejdę, a wylazłem. Aha, no tak, komary jakieś. O, zapomniałem, kurczę, przez to, że mi odebrali broń, mam nieprzypisaną, muszę to zmienić. Karabin na gryzonie był, nie wiem pod czym, a dajmy pod czwórkę, lornetka była pod jedynką. Maria jest do sprzedaży. To nie wiem, pewnie będzie pod trójką, no shotgun będzie pod piątką. Będzie fajnie. Czwórką jest to. Octavision, dzień dobry. Nie, ja w to trafię, jak się tak ruszę, to. Jest! O, ale tylko z bullet time'em, nie? Tak to bym się pieprzył tym, nie? O, bez bullet time'u. Jeszcze tam coś jest. Cholera widzo. Dobra, gdzie był ten znacznik z tym brakiem? A, ja jestem ciekaw, co to jest. Tego nie było. Ja tam na pewno też nie byłem. MPA, no, no właśnie. Amunicja z nadwyżki, ja poproszę. Ja też jakoś chyba chujowo pozwiedzałem te primy. Coś sobie takiego tutaj nie przypominam, że w ogóle istniało. Pierdolę, w ogóle gdzie ja chodzę? Jo! Okej! Ciekawe, szczególnie, że, no serio, nie wiem, co mnie nawet zajebało. Dobra, jeszcze raz pogadajmy z nim. Well, look at that. I happened across this data file locked away in an isolated subsystem. No szkoda, że nie pisze jaki znacznik. Ale chuj. Idziemy. Aha. A może ja bym sobie sam postawił chociaż znacznik. Już wiedziałem, że w tamtą stronę. Się stało. No, przesuń znacznik to. Znacznik. Jak ja tam radzę? To jest też ciekawe. Chyba będzie trzeba było
Byś to. No to jest jedyny logiczny sposób. Teraz jestem widoczny jak choinka w środku lata. A mówi się trudno. Może to będzie autentycznie ten wrak. I robocik idzie ze mną? Jest! Zajebiście. Może jakbym mu zmienił status na agresywny, to może by mnie tam coś nie zabiło. O fuck. Wpuszczone kino. To też całkiem spoko. No i ewidentnie tu. Wow, 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 wow. O, no tak, nieprzypisana broń, bo oczywiście nie zapisaliśmy tego. Acz! Karabin nagryzanie pod czwórkę. To pod trójkę. To pod piątkę. Lornetka pod jedynkę. Dziękuję. Jest. Jest, papa. Nie ma. Nie wiem, czy to są jakieś wilki, dzikie psy, czy cokolwiek. Alfa coś, alfa, alfa trochę kolb. Ale ktoś strzela. Próbuję na taką odległość. No dobra. Jeszcze dwa. Ja pierdolę, guru. Weź ty mnie nie stresuj. A, gdzieś jeszcze sam wilcz. No dobra, dobra, dobra. W ogóle chociaż przeszukajmy. No, osioł kapsy, no. Powiedziałbym, że na ziemi nie leży, no ale akurat leżało. No ja mam iść ewidentnie tam. F5, bo coś mnie zaraz zeżre. No. No. Gin. Dobrze, że mam dużo tej amunicji tak naprawdę. Coś widać? Nie widać, ale tam może być jakiś bardzo niemiły obóz. Tam przy tym obozie są przynajmniej dwie osoby, które nie są zbytnio dla mnie miłe. A to nie są osoby, tylko to są piesie miesie. Pyk! Ja wiem, że mógłbym poczekać do rana i w ogóle, ale wiecie co, nie chce mi się. A gdzieś ten drugi zniknął. A, halo, halo. Ja sądziłem, że będzie gdzieś tu. Podróż do rozpadliny? Nie. To walizka w ogóle. O, kapsa.
Oko. Nie, nie jest tu. Coś musiałem popieprzyć po drodze. Dawajcie mapę. A tu jest kurwa pusta walizka. To jest, no ja już wiem, to jest z dodatku. Dobra, no tam faktycznie było coś o to. Tutaj pójść. To nie o to chodziło. Ta. Żołnierzenerka, nieśmiertelni, impak. Weź wszystko, same dobrocie. Ale dobra, no ale to i tak. Już myślałem, że to jest tu, a to nie jest tu. Drogi, czy może być jeszcze ciemniej? Niby noktowizję w tym. Pytam gdzie? No fucking shit, nie? No cholera jasna, chciałem coś fajnego zrobić. Chociaż raz. To jest ten wrak w kanionie. Czyli to nie to miejsce on mi odkrył. Chujowo. Dobra, to moment. Udaj się. Nie. Z panem tak o przejęciu Vegas. My chcemy przejąć Vegas. Tak, my chcemy przejąć Vegas. Albo możemy dać ten szton panu Hausowi. Nie, dziękuję. Dobra. Gdzie z nim trzeba pogadać? Gruba podróż, coś tak czuję. Dobra, czyli idziemy do mojego autka. Jeśli będzie noc, się zdrzemniemy. Bardzo dobry pomysł. No, szczególnie, że pokarm, sen, wszystko. Najpierw jeść, czy najpierw spać? Najpierw spać. 7 godzin. Akurat tak w południe. Wiecie, jak w sobotę, nie? Dobra, teraz jest potrzebny. No już. Chemia, ja gdzieś tutaj miałem. O, coś takiego. O, lunch karowa. I dwa razy oczyszczona woda, bo podejrzewam, że tego to mi najbardziej brakuje. Pokarm 0, woda jeszcze jest potrzebna, ale to już jest tak spoko. Dobra, to idźmy do pana Taka. Zaraz wracam. Dobrze, jesteśmy u pana Taka, ja tylko sobie to zapiszę. No, zaliczyliśmy kolejny crash, ale już jesteśmy. Musimy z nim jeszcze raz porozmawiać. Ej, ale. Good question. My function. Allow me to introduce myself.
Kurde, od samego początku. Yes, man. Pan tak, no... Nie pasuje mi. Nigdy mi nie pasowało, jak mam szczery. But then my neurocomputational matrix was completely reprogrammed to be nice. Very, very nice. No. Sure. Benny had me look at it a bunch of times. Oh. It's a data storage device, kind of like a holotape, but a lot more advanced. As for what's on it, well, some of Mr. House's data transmissions made it sound like the chip could upgrade his defenses somehow. That's just a guess, though. The chip's a proprietary format. You need special hardware to read the data on it. There are two locations with non-standard hardware on the network. The Lucky 38 and an underground facility at Fortification Hill. I'd look there! He wanted to kill Mr. House and use the Platinum Chip to copy my neurocomputational matrix onto the Lucky 38's mainframe. That would give me control over all of Mr. House's defenses, most prominently his Securitrons. And then, I guess, I just do as I'm told. I was programmed to be helpful and answer any questions I was asked. I guess nobody bothered to restrict who I answer questions for. No, to jest najgłupsza rzecz świata, nie? Then I'd have to help you. I mean, it seems pretty obvious Benny wouldn't have wanted me to, but hey, not my fault I can't say no. No właśnie. Powiedz mi, jakie są szczegóły tego. Goal number one is to eliminate Mr. House and install my neurocomputational matrix on the Lucky 38's mainframe. Given how you're a new arrival, I also recommend that you get to know some of the region's tribes, so you can decide how you feel about them. No właśnie. By the time you finished up all of that, the Legion should be close to attacking Hoover Dam, and we'll execute the last phase of the plan. Oh no, I didn't mean that. Who needs their support? The Securitrons will be all the support you need. What I meant is, you should get to know these tribes and decide which ones you like and which you don't. Dokładnie. Shape the future of Vegas. Choose your neighbors. If you like a tribe, leave it alone. Or, if a tribe is nasty or going to be a problem, go ahead and exterminate it. It's whatever you want to do. Zajebiście. There's a bunch. Some of them you've already met, like the chairman, for instance. I think you should visit the other families on this trip, the Omertas and the White Glove Society, so you know what makes them tick. And there are some important groups farther from the strip, too, like the Boomers, the Great Khans, and the Brotherhood of Steel. O kurde. Czyli... To ja się chyba mydziłem? Czy Bractwo Stali nie jest tutaj aż tak bardzo utajnione? Jeśli nawet pan tak o nim wie, chociaż dobra, pan tak może o nim wiedzieć, bo wie na pewno o nim pan House. Dobra. Of course. Co wiesz o Boomers? They must be a really nasty people. I haven't heard a single good thing about them. They fire artillery on anyone who comes near their settlement at Nellis Air Force Base. Talk about rude. If they can be convinced to fire those big cannons at the Legion, or NCR, though, well, that'd be neat, wouldn't it? You... Dobra, dobra. Right! It's one of two locations on Mr. House's network with non-standard hardware. My guess is it has a reader that can decode the chip. And who knows what else, maybe a giant robot or something. Neat. Let me know what you find out. It
It makes me feel really dumb to admit this. Ja tam byłem. I don't actually know. I've never been inside the Lucky 38. No one has. Mr. House is in there, though. It's the central... You have? Wow, that's amazing. You can murder Mr. House whenever you want. I mean, Benny was always scheming about how he was gonna get into the Lucky 38, but you already took care of that. Wow. The other thing you're going to need is the platinum chip. You know, the one Benny killed a courier for over near Good Springs. Of course you do. Sorry about that. And it's wonderful that you do. The platinum chip is the key to overriding and exploiting Mr. House's defenses. Did I just say exploiting? That's not a very nice word. Sorry that... Dobra, słuchajcie, to... dobra, teraz zabawa troszeczkę z mapą, bo ja do Boomersów miałem się udać. Co to jest? Usun. Co to jest? Tak. To jest pod fortecą Legionu. Aha, czy ja się muszę tam udać? A ja mam zaproszenie, że mi się tutaj nic nie stanie. Ale Panie Boże, ile to trzeba przeleść? I odkąd zacząć? Nipton i tyk, 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 tyk? Czy... może Nowak i tyk, 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 tyk. Chyba wystartujemy od Nowak, ale wcześniej pojedziemy ze samochodem. I w samochodzie samo zostawimy w Nowak. Weźmiemy sprzęt jeszcze. Nie możesz użyć tego skręcenia. Dobra. Nie przejść. Nie, nie mogę. Dobra. To pyk, 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 pyk i spieprzamy do Nowak. Chyba, że najpierw pójdziemy do tych boomerów, bo ja tam mam dwa questy. Że tak powiem. Ale wystarczy wyjść na dwór, nie? A tu jest wyjście na dwór, nie? To też będzie jako zamknięty region. Mam nadzieję, że nie. Dobra. Boże, ile teraz jest dobroci. To jest właśnie to, co ja mówiłem, że dopiero po zabiciu, tak, Beniego, mamy wysyp questów i tak dopiero w tym momencie, przynajmniej dla mnie osobiście, dopiero gra się zaczyna. No jest kilka miejsc, które jest w ogóle nieodwiedzonych. Dobra, czyli najpierw do boomerów, tak? Bo tutaj jeszcze gdzieś tutaj miałem coś. Tutaj boomerów. W tej walce. Ale nie, 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 nie. Co? Nie, da. Bardziej. Mapa świata. Czy tam są. Tak! Dobrze pamiętałem. Północna brama nieodkryta, ale karmazynowa. Nie możesz użyć opcji niewytrzymienia. Dobra, no to jest niby taki basen. Czemu jest takie wszystko rozmazane, dziwne? Mi oczy bolały. Co się kurde stało? Z ostrością. Nie wiem, czegoś brakuje. No też to widzicie, nie? Że ostrość się troszeczkę spieprzyła.
No, wiem nawet jaki mod się spieprzył. Dobra, więc będę musiał znowu wczytać grę od nowa. Albo i nie. A! Uff. Działa. A odwiedzamy to sobie wszystko też. Ale ja chcę najpierw do Umbersów, bo ja tam tymi działami to oni wtedy mnie zaskoczyli. Oni są fajni. Tak, do karmozynowej karawany, bo stamtąd będzie najbliżej. I tak jak zawsze będziemy musimy podróżować tam pieszo, więc nie wiem czy zostanie to nagrane. Czy nie, więc na wszelki wypadek powiem do zobaczenia na miejscu. Trzymajcie się. Aha. Dobra, dotarliśmy. Czyli no, koniec, że tak powiem, jego milczenia, bo powiem szczerze, że nic nie zrobił po drodze. You better slow down, or you'll get blown up like the rest of the idiots who thought they'd scavenge in Boomer territory. Now that I've got your attention, might you be interested in a little information? It'll cost you, but it's well worth the investment. Oni walili z fajnych dział. Whoa, simmer down. I'll tell you, I'm a gambler and a scavenger. I've made some cash from gambling and some cash from reclaiming goods that are no longer being used. No dobra, no co ty chcesz? Oh lordy lordy, you haven't heard of the Boomers? What rock have you been living under? They're a bunch of artillery slinging, grenade lobbing odd jobs camping out in Nellis. To na pewno dużo odległość. Bardzo mocno. You're as good as mincemeat. There is a way. And I'll tell you, for a little wager. Well, I know the secret to get past. If you give me the caps, I'll tell you. If you make it back alive, I'll double your money. All right, I suppose I can cut you a deal, but not a cap lower. I gotta make a living here. Okay, here you go. That page has the details, but it's all in the timing as you move from building to building. I'll be here watching, so I'll know if you've made it to the gate or not. Remember, I'll pay double your wager if you make it back. Zapiszmy to sobie. Teraz tak, dostaliśmy od niego wskazówki. No, tak, ja wiedziałem, że będzie. Dobra, to sobie przeczytamy później. Północno... Zachód. Kurde, ja mam problem z kierunkami angielskimi. Północny, czyli N. Zachód, czyli E. Czyli NE. Dobra. Czyli lecimy na... Ne. Nie na NW. Zachód. West. Tam! East, czyli wschód. Tak! I na zachód. Na zachód, dobra. A ja wiem, teraz macie ze mnie peka. Dobra, jeszcze raz F5. Czyli tam. Czyli... Uff! Ja! Wtedy nie żyje. Dajcie, że trzymane, bo dobrze nie czuję. Bardzo moja miłość. No jak to przeży... Będzie ciężko. Chyba pozwólcie mi tu na małe cięcie i wstawienie momentu, który się uda.
to teraz się miało udać? Panie i panowie. Już prawie. Jest! Chyba się udało. Kurwa, nie wierzę. Trzeci albo piąty raz. Coś w tym stylu. Nie zajęło mi to jakoś mega długo, ale... Ja pierniczę, nie? Są pojebani. Hold it right there. Don't you move. How the hell did you survive that bombardment? But I had you zeroed in the whole time. Nobody's that fast. Move a muscle now and I'll blow you to pieces. Then just stay where you are. Raquel will be here any second. No. I'll take this from here. I'm Raquel, Master at Arms for the Nellis homeland. Mother Pearl, our eldest, wishes to speak to you. Follow close and mind your behavior. Welcome, child. Took your sweet time getting here, didn't you? I've been waiting a good 5 years for an outsider to come along and visit. Z kim ja rozmawiam? Oh, so many ways. Small ones to begin with, so we can get used to what it's like to have a outsider around and about. Should that go well, it maybe you can help in big ways, too. We'll have to see. You have to keep in mind that you're our first contact with the outside world since I was barely a woman. Seclusion has kept us safe, but the world around us is changing. Neon lights in the distance, patrolling robots, soldiers. My youngers think our guns can keep out the world, but I think we need to let it in just a little or become its victim. You're that little bit of the world, child. Welcome to Nellis. Cześć. You picked a good time to stop by, for we're swimming in problems. My youngers can tell you all about it. Raquel could use help with the bug problem. Doc Argyle has wounded he's tending to. And Loyal and Jack might be looking for help with some repairs. Or you could just go see Pete at the museum and hear the story of our people. All you have to do there is listen. Come and go as you like, help or don't help, I leave it up to you. But I hope you'll show my youngers that not every outsider needs to be blown up. Panie, no to tylko gdzie pani jest w ogóle? Ja pierdolę. Wow. Sorry, no time to talk, outsider. Tego to jeszcze nie widziałem, nie? Trzeba było to naprawić. Cień jest, ale osoby nie ma. Mogę ją przesuwać nawet. A. Ciekawe. Tego jeszcze nie było, nie? Dobra. Słuchajcie, pobiegałem sobie trochę, nie powiem. Rączka boli. Tak, i wiecie co, tym miłym akcentem się, że tak powiem, pożegnamy zwiedzanie boomerów w następnym odcinku. Po tym, jak może w końcu uda mi się naprawić grę. Tekstury. Trzymajcie się, na razie, hej. War never changes.